Hej, hej, moi drodzy, ten piękny zimowy dzień! Witam Was Olga z Wielkiego Buka! Jak już dobrze wiadomo, od kilku dni mamy luty, więc czas już podsumować pierwszy miniony miesiąc na Wielkim Buku. Styczeń był absolutnie zapracowany, totalnie szalony i tym samym idealnie też zainaugurował nadchodzące miesiące tego roku. To co, zapraszam Was na mini wrap-up, na top 3 książek miesiąca i na book haul! W styczniu udało mi się przeczytać aż 15 książek, jest to absolutne szaleństwo, jeden z moich największych rekordów, ale 3 z tych książek to były audiobooki, których wysłuchałam w trakcie pracy. Ale zacznę od tego, że w styczniu nieomal nie okazało się, że odnalazłam tego świętego grala literatury, jakim jest właśnie Wielki Buk. Na szczęście jedynie o włos otarłam się od tej powieści, opowieści idealnej. I tym samym oficjalnie oświadczam, że najlepszą książką, jaką do tej pory czytałam w całym moim życiu, jest Tajemna historia Donny Tartt. Donna Tartt już niebawem zawita na Wielkiego Buka w serii Warto czytać i to właśnie wtedy opowiem Wam co nieco więcej o tej przepysznej, niesamowicie niewiarygodnej dobrej powieści. Natomiast kolejne 3 tytuły, które zawojowały moim sercem w styczniu to... Na miejscu pierwszym The North Water Iana Maguire'a jest to mocna, brutalna opowieść o jednym z ostatnich wielorybniczych statków, który wypływa na północne morza, a na jego pokładzie jest morderca. Krwawa, wspaniała lektura jak Cormac McCarthy właśnie na północnym oceanie. Na miejscu drugim Młyn do Mumii Petra Stanczyka jest to przepyszny patronat medialny Wielkiego Buka od wydawnictwa Stara Szkoła. Jest to rewelacyjna, rubaszna, przepysznie gargantuiczna czeska powieść z elementami kryminału. Na miejscu trzecim Popiół i Czerwień Pyun Hye Young od wydawnictwa Kwiaty Orientu za absolutnie absurdalną, totalnie kawkowską atmosferę i za orientalną dziwność właśnie rodem ze wschodu. To były 3 najlepsze książki i nieomal Wielki Buk, a co jeszcze przeczytałam w styczniu? Biały Oleander, Janet Fitch, The Night Sister, Jennifer McMahon, Dziewczyna, którą kochałeś, Jojo Moyes, House of Echoes, Brendan Duffy, Outlayersi, Kimberly McWright i Kostuszka, Carly Mori, Pani Einstein, Mary Benedict, Heather, Edwarda Lee, i Księgi Nefasa, 2 tomy Małgorzaty Saramonowicz. I jeszcze Zapach czekolady Ewalda Renca i 7 spódnic Alicji Joanny Jurgały-Jureczki. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, co też Wy przeczytaliście pysznego w zeszłym miesiącu i co dobrego polecacie. A teraz czas na to, co lubimy najbardziej, czyli na zdobycze książkowe i styczniowy book haul. Tak oto prezentuje się mój pierwszy zestaw zdobyczy. A tak właśnie prezentuje się drugi, nie dałam ich na raz rady podnieść, dlatego tak podzieliłam na 2 zestawy. Z tego co pamiętam, niemal wszystkie te tytuły pokazywałam Wam przy okazji filmików unboxingowych, dlatego teraz tylko pokażę Wam je tak pokrótce. Dziennik Kasztelana Ewrzyna Boczka i jest to patronat Wielkiego Buka, przepyszny patronat od wydawnictwa Stara Szkoła. Big Little Lies, czyli Wielkie Kłamstewka Liane Moriarty i jest to niespodzianka do ukochanego. Do 3 razy śmierć Alka Rogozińskiego od wydawnictwa Filia Mroczna Strona. Dziewczyna, którą kochałeś, Jojo Moyes od wydawnictwa Znak. 7 spódnic Alicji Joanny Jurgały-Jureczki od wydawnictwa Zyski Spółka. Pani Einstein, Mary Benedict od wydawnictwa Znak. Smakowity zapach czekolady Ewalda Arenca od wydawnictwa WAB. Zagadki kryminalne PRL Kazimierza Kunickiego i Tomasza Ławeckiego i jest to również patronat medialny Wielkiego Buka od wydawnictwa Bellona. Na dniach Wam o nim opowiem. Dwór cierni i róż i dwór mgieł i furii Sary J. Maas od wydawnictwa Uroboros. Chata Williama Paula Younga jest to niespodzianka od ukochanego. Podobnie jak Pochwała cienia Junichiro Tanizakiego jest to japoński esej również od ukochanego. Światło między oceanami M.L. Stedmana, dlatego że wielu z Was mi polecało tę lekturę i już nie mogłam się powstrzymać. Araf Elif Shafak, czyli najnowsza powieść tej autorki i niebawem Wam o niej opowiem. I na końcu najnowszy thriller Pióra Harlana Cobena, czyli Już mnie nie oszukasz, również opowiem Wam o nim w lutym. Koniecznie dajcie mi też znać, co Wy dobrego upolowaliście w tym miesiącu i czy moje zdobycze Wam się podobają i na jaką recenzję czekacie niebawem. A jeśli w ogóle chodzi o luty, to ten miesiąc zaczął się niezwykle intensywnie.
Przed nami w tym miesiącu moc książkowych premier, najnowszy odcinek Warto czytać z Donną Tartt w roli głównej i oczywiście walentynki. Życzę Wam cudnego miesiąca i cudnego zaczytania, bo jak wiadomo, warto czytać. I to wszystko na dziś. Pamiętajcie, kochani, żeby zajrzeć też dzisiaj na bloga, tam znajdziecie wszystkie te książki, znajdziecie też jeszcze e-booki, które zakupiłam, a o których dzisiaj nie opowiedziałam. I pamiętajcie też, żeby odwiedzać mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Oczywiście, jeśli podobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie dać łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A my widzimy się już na dniach. Do zobaczenia, pa pa!